Siema, Ola. Już idę. Pozdrawiam cię ze środka góry. Zobacz, gdzie jestem. Nie wiem, czy tu byłaś, czy nie byłaś. Mówisz, że nie byłaś. Ale z mochem ci to pokażę. Łoho. Zobacz na to. Pozdróweczki. Zajebisty obiekt, naprawdę. Polecam wszystkim odwiedzić Włodarz w komplecie Rize. Naprawdę robi to, kurczę, zarąbiste wrażenie. Naprawdę cieszę się, że mogę tutaj być. Nie wolno mnie tutaj 3 lata, prawda? Wycieczka sobie tam idzie. Ale zobaczcie na to, jaki to był ogrom pracy. Jestem w środku góry, w tunelach wydrążonych ludzką ręką. Mówią, że więźniowie tutaj przeżywali maks do 3 miesięcy i było po człowieku. W sumie się nie dziwię, przy tej wilgotności powietrza jest 7 stopni. Do tego pewno mieli katorżniczą pracę po 12 godzin albo i więcej. Także powiem wam, że robi to zajebiste wrażenie. Zobaczcie rano. Jesteśmy teraz nad nową sztolnią. Generalnie ja wam powiem, że robi to zajebiste wrażenie. Obiekt komercyjny, naprawdę obiekt bardzo ciekawy. Chłopaki, Tom podróży za 100, młody Eryk i Kiki. Zobaczcie na to. Przyszliśmy stamtąd. Hej Fran, hej Niki, hej Jar, hej Matthew, hej Veluk. I'm inside the mountains where the people made that tunnel by hands. Probably 11,000 people disappeared from this spot. And swear to God, I would like bring you up to Poland and show you that's all, right? It's unreal. I am... Wow. Jesteśmy w środku góry, w góry Włodarz. Zobaczcie na to, płyniemy łódką w środku sztolni, w środku góry. To jest ciekawe. Jakieś 30-40 metrów pod ziemią. Woda sobie leci. Kurczę. Ha. Zajebiście to wygląda. Naprawdę, ja wam powiem, że jestem naprawdę pod zajebistym wrażeniem. Włodarz kompleks. Kurde, bajka. Jak sobie pomyślę, kurczę, ludzie to ryli ludzką ręką, ciężką pracą, pod butem nazistów, męczeni, bici, głodni. Powiem wam, mam ciary na plecach. Robi to dla mnie zajebiste wrażenie. I naprawdę, wow, nie wierzę, że jestem gdzieś w środku góry. Idę sobie przez jakieś tunele.
Kurczę. Jest dobrze. Teraz czeka intensywny dzień. Będziemy sobie latać po właśnie takich sztolniach. To jest komercyjne sztolnia, ale my wejdziemy się na niekomercyjne miejsca, takie, no będzie hardcore, będzie hardcore. Zobaczcie, w takie wagoniki ładowali urobek i wywozili to. Będąc bici, głodni, to jest masakra jakaś. Naprawdę. Mówią, że chyba wcześniej wspominałem, że ludzie przeżywali tutaj maksymalnie do 3 miesięcy i było po człowieku. W sumie się nie dziwię przy takiej wilgotności powietrza. Następny korytarz. Przy takiej wilgotności powietrza, przy takiej katorżniczej pracy. Szok, co Niemcy kurczę zrobili z tymi ludźmi. Generalnie słyszałem, że wyparowało im tutaj około 11 tysięcy ludzi pod koniec wojny. Nie wiem, czy to jest prawda, nie jestem jakimś historykiem i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiające jest to, co się z tymi ludźmi stało. Ja podejrzewam, to jest taka moja teoria, wiadomo, ile ludzi, którzy się interesują, tyle teorii, ale ja uważam, że tych ludzi gdzieś zapędzono gdzieś w jakiejś sztolni, odstrzelono to, ci ludzie zostali na zawsze. Kurczę. Jest kawał historii i zajebisty obiekt, który naprawdę polecam każdemu odwiedzić. Byłem w Rzeczce, byłem w Osówce. Osówka jest też fajna. Wiadomo, polecam. Ja tam wolę niekomercyjne jakieś tam wejścia. Ale Włodarz poważnie zrobił na mnie i największe wrażenie. Ogrom pracy, jaki tu wykonali. Jak to wygląda? Zresztą widzicie to teraz na żywo, tak? Idę sobie przez sztolnię wykutą ludzką ręką w gnejsie. To, że nie chcę mi się wierzyć, że oni to zaczęli w 1943 roku, to jest... To musiało być naprawdę logistycznie, jak dla mnie, nie do zrealizowania. Ogrom prac. Nie wiem, czy oni tu pracowali 24 godziny na dobę i tak dalej, i tak dalej. Na pewno po 12 godzin bankowo, nie wiem, może na dwie zmiany, ale no zobaczcie sami, no kurczę. W przeciągu 2 lat, gdzie wojna praktycznie... Niemcy już dostawali w dupę, jak przegrali pod Stalingradem. Prowadzić taki ogrom prac. Mówią, że prace tutaj trwały do samego końca wojny. Także jeszcze wam pokażę część naziemną. Zwały z kamieniałego cementu i różnych rzeczy potrzebnych do budowy tego kompleksu. No zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Ha. Dobra, się odłączyłem od wycieczki. Wiadomo, Tomasz tak lubi na hardkorze. Zawsze po swojemu. Ale powiem wam, że ja jestem pod cholernym wrażeniem tego. Że o, Andrew, znaki, pozdrawiam cię z tego fajnego miejsca. Pieronie Bytomski, pozdróweczki lecą dla ciebie, dla Ani. Moje córy, Maja i Dżyżu, zobaczcie, gdzie ja jestem. Nie chciałyście jechać, żałujcie. Pozdrawiam Agnieszkę, pozdrawiam Paulę, pozdrawiam Ziółka z Wiednia, pozdrawiam Olgę ze Sztokholmu, pozdrawiam... No generalnie wszystkich oglądających, a ziomeczka Darka z Waterford. Daro, zobacz, jestem na rejonie u nas. Co jeszcze? Pozdrawiam także Olej Tomasza. Wyplażujcie się za mnie, ja cię na hardkorze sobie chodzę po jakichś budowlach. Spoko, dam radę. Chodzę sobie po fabrykach podziemnych, budowanych przez więźniów. Także widzicie, gdzie jestem. Co jeszcze? Dobra, przechodzimy do następnego pomieszczenia i zobaczcie sobie sami. Wow. Wow.
trzy fundamenty tego budynku, miał być właśnie wejście w budynku. Zobaczcie na to. Rzeczy, które mieli więźniowie, którzy tutaj ciężko pracowali. Proszę zwrócić uwagę przy wejściu na taką wnękę. Połowa jest. To jest naturalna wnęka. Komercyjna, ale... Tutaj niektórzy wskazywali, nawet Rosjanie, którzy przyjeżdżali jako stary saper, właśnie z tamtego wieżu, którzy nie chodzi, to jest jak na tego wnęka. Niemieckie wybetonowane i wykończone. Co ciekawe, ja myślę, że to nie jest... MP40, nie, to nie jest MP40. To też można powiedzieć ciekawa sprawa. No tak, to szkoda, nie wiem. Tutaj kilka lat temu program... Zobaczcie na to. O, pewnie... A, to jest komercja. Zobaczcie na to. Kurczę, naprawdę robi zajebiste wrażenie. Zgadnijcie, gdy się pan położył z tej tagerki. Do niczego. Do niczego, cały czas jedzie. Zobaczcie sobie, są wiertła, którymi te góry były wiercone, te sztolnie. Robi zajebiste wrażenie, naprawdę. Takim przyjemnością oni to wiercili. Nie wiem, czy oni to odstrzeliwali, czy nie, ale macie... Zobaczcie sami. Takim czymś. Robi wrażenie. Tu są rury. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie. Jest. Kurczę, może. Zobaczcie sobie jeszcze raz sami. Osobiste jakieś rzeczy. To jest kawał historii. Kawał historii, którą naprawdę polecam odwiedzić każdemu ten obiekt. Mimo, że jest komercyjny, ale jest naprawdę bardzo ciekawy. I wpadajcie naprawdę, wpadajcie w słówki. Zobaczcie sobie na to uzbrojenie. Niemieckie jakieś hełmy. To nie jest sztum. Kurczę, nie pamiętam nazwy, ale jeśli sobie karabin. To nie jest MP40 na pewno. Sturmgewehr, nie wiem. Kurczę, mniejsza z tym. Nie jestem jakimś kurde historykiem, żeby wam tu opowiadać o broni. Panzerura, magazynki, jakieś stare łopaty. No jest kawał historii. Powiem wam, że naprawdę bardzo się cieszę, że mogę być tutaj, być, zobaczyć to na własne oczy. To jest lepsze niż bieganie po leżeniu na plaży. Generalnie zobaczcie. Ha, sztolnia. Maria, pozdróweczki dla ciebie. Jeszcze raz. Bierz rodzinę i wpadaj. Dobra. Wychodzę do wyjścia. Idziemy zrobić część naziemną. Bytomski Pieronie, pozdróweczki. Paleo, nie wiem, czy dzisiaj będziesz, ale mam nadzieję, że się zobaczymy. Zobaczcie na to. To jest piękne, że ktoś upamiętnił tych ludzi, którzy tutaj zginęli, taką tablicą. Pamięci zmarłych przy budowie kompleksu Rize. Naprawdę, tu ginęły tysiące ludzi. I tak naprawdę nikt nie wie, co tutaj Niemcy chcieli zrobić. Są tylko domniemania. Nie wierzę, że to miały być jakieś fabryki dla Wunderwaffe, bo nie. Nie takim wejściem. Podejrzewam, nie wiem. Dobra, nie będę się na ten temat wypowiadał, bo jestem laik w tym temacie. No ale coś miało być. I wchodzimy na zewnątrz, także ja was wszystkich pozdrawiam, wszystkich oglądających. Powiem wam, że ten obiekt, Włodarz, naprawdę zrobił na mnie zarąbiste wrażenie. Polecam każdemu odwiedzić i do czego dążę. Naprawdę, góry sobie są tajemnicze, magiczne i są piękne, także
przyjeżdżajcie, odwiedzajcie. O, wyjść 7 stopni na jakieś 30 teraz, to jest bajka. Ale zobaczcie na to, są stare urządzenia. Byliśmy tam. Tam w środku. W środku tej góry, którą zaraz obejdziemy generalnie, bo jest dużo rzeczy zostawionych nad ziemią. Dziwne budowle, dziwne betony i tak dalej. Ale zobaczcie. Jakie wiertła. Także pozdrawiam wszystkich i życzę udanego dnia.